Panda wielka. Ciekawostki o zwierzętach. Pandy to chyba jedne z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt. Należą one do rodziny niedźwiedziowatych i ich najbliższym krewnym jest niedźwiedź andyjski. Więc mówienie na pandę misiu, miś, to jest oczywiście prawda. A ponieważ ich układ pokarmowy jest zbudowany jak układ pokarmowy drapieżników, dlatego pandy zaliczane są właśnie do drapieżników. Chociaż właściwie w większości są roślinożerne. A ich głównym pożywieniem jest oczywiście bambus. Niestety bambus jest bardzo słabo wydajny, do tego ten układ pokarmowy nie trawi go w takim stopniu jak układy pokarmowe roślinożerców, dlatego pandy muszą jeść bardzo dużo. I trawią i tak tylko około 17-20% bambusa, który zjadają. A te ilości, jakie muszą zjeść tego bambusa, to nawet 12-15 kg dziennie, czyli sporo. Pamiętajmy tylko, że pandy nie pogardzą też na przykład niektórymi gatunkami trawy, ale też jajkami, gryzoniami, rybami, a nawet jeśli uda im się takie coś znaleźć, jelenim mięsem. Ponieważ muszą jeść bardzo dużo, to czas, jaki poświęcają na jedzenie, może wynosić nawet od 12 do 16 godzin dziennie. My o jedzeniu, ale zapomnieliśmy o wielkości. Wysokość to 60-80 cm, długość od 120 do 150 cm. Natomiast waga waha się od 75 do 115 kg i niekiedy ta wartość jest przekraczana. Żyją około 20-30 lat. I oczywiście zamieszkują teren Chin. Są przeważnie samotnikami. Ich teren to kilka kilometrów kwadratowych i obchodzą ten teren powoli, szukając świeżego bambusa. Choć są aktywne szczególnie w porach rannych i wieczornych, to można je spotkać, kiedy jedzą właściwie cały czas, i w dzień, i w nocy. A te spotkania pomiędzy dwoma pandami dochodzi do nich właściwie tylko w okresie reprodukcji. Przednie łapy pand mają taki szósty palec. Powstały z jednej z kości nadgarstka. Dzięki temu pandy mogą skuteczniej trzymać bambus. I co ciekawe, potrafią stać na tylnych nogach, ale nie umieją tak się poruszać. Ciąża trwa 97-163 dni i rodzi się jedno do trzech młodych. Choć w stanie dzikim, kiedy się urodzi więcej niż jedno młode, tamte młode są odstawiane i matka karmi tylko jedno dziecko. Mała panda zaczyna jeść bambus w wieku 5-6 miesięcy. Wcześniej jest karmiona mlekiem matki. Pandy zostają z matką do około 18 miesiąca życia. Dlaczego kolor pandy jest właśnie taki? Chociaż nam może się wydawać, że to jest coś bardzo charakterystycznego, to w rzeczywistości taka mieszanka barw pozwala pandom dosyć dobrze się kamuflować, maskować. W warunkach, w jakich żyją pandy, właśnie takie ubarwienie pozwala im się fajnie zlewać z tłem. Do tego, co ciekawe, futro pandy jest pokryte wydzieliną łojową, która pozwala chronić pandy przed śniegiem i przed deszczem. Po prostu można śmiało powiedzieć, że pandy mają taki płaszczyk przeciwdeszczowy, który chroni je przed zmoknięciem. Niestety, ale pandy mają spory problem z przetrwaniem. Oczywiście nie z powodu samych pand, nie z powodu, że jedzą sam bambus, ponieważ to nie stanowi przeszkody, tylko z powodu nas. Niestety, ale polowania na pandy doprowadziły do bardzo dużych strat wśród tych pand. Do tego należy oczywiście dodać to, że zajmujemy ich tereny, ich siedliska, ale szczęśliwie pandę w Chinach zaczęto chronić prawem. Na tyle mocno, że polowanie na pandy może skończyć się nawet wyrokiem śmierci. Dlatego pandy powoli się odradzają i ta dzika populacja jest w stanie bez pomocy człowieka poradzić sobie sama i zwiększać swoją liczebność. I co ciekawe, w 2016 roku zmieniono status pand z gatunku zagrożonego na gatunek narażony na wyginięcie. I jeśli tak dalej pójdzie, to te pandy, chociaż może nie będą aż tak liczne, to jednak będą gatunkiem, o który nie będziemy musieli się obawiać. Ale jak wspomniałem, okazało się, że nie są tak blisko ze sobą związane i są to, chociaż mają taką samą prawie nazwę, tu i tu jest panda, to jednak są to całkowicie inne zwierzęta, niezwiązane z sobą. Pandy potrafią też świetnie pływać, wspinać się na drzewa i inaczej niż w przypadku większości niedźwiedzi, pandy nie zapadają w sen zimowy. Panda znajduje się też na logo WWF, czyli World Wildlife Fund,
czyli organizacji działającej na rzecz gatunków zagrożonych oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. I szczęśliwie, chociaż znajduje się na logo, to dzięki odpowiedniej ochronie już tak mocno nie jest zagrożona. Oczywiście dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.